i spieszę z Mad Dogu, którym zajmowaliśmy się na ostatnim naszym spotkaniu. Mad Dogu to jest takie matematyczne sudoku. No i jak każde sudoku, zasada jest taka, że na takiej planszy kwadratowej, ona może być 4x4, 5x5 albo 6x6, wpisujemy we wszystkie pola liczby od 1 do 4, w przypadku planszy 4x4 to będą liczby od 1 do 4, w taki sposób, żeby w każdym wierszu i w każdej kolumnie każda z tych liczb pojawiła się tylko jeden raz i dokładnie jeden raz. No a dodatkowo mamy tu pewne wskazówki czy też wymagania w tych polach wspólnie objętych grubszą kreską. Będę, tak jak po angielsku, nazywał je klatkami, takie pola, bo po angielsku, w angielskiej wersji to są cages, a w ogóle to jest, pochodzi ze strony takiego programu, który nazywa się Enreach, tak można to przeczytać, i to znaczy wzbogacanie. Pochodzi to od słowa wzbogacania i jest ten program kreowany i utrzymywany przez słynny angielski uniwersytet w Cambridge, przez Wydział Matematyki, który zajmuje się także właśnie tworzeniem zabaw różnego rodzaju i ciekawych zadań dla dzieci. No i na czym polega sztuka? Może powinienem to trochę zmniejszyć, żeby było lepiej widać. Sztuka polega na tym, żeby... No są takie pola, wracamy do pól, są takie pola, w których jest po prostu podana liczba, no to tam trzeba wpisać tą liczbę, tak? Tu jest jeden i tu jest jeden, a tu jest dwa. No a w pozostałe w pola trzeba wpisywać liczby w ten sposób, żeby spełnić warunki, które są podane w opisie tych klatek tutaj. No na przykład suma liczb w tych trzech, iloczyn liczb w tych trzech polach, bo tu jest 24 i znak razy, taki x oznacza znak razy, musi być równa 24. Tu 3 i 9, to znaczy iloraz liczb w tych dwóch polach musi być równy 3. Tu 12 razy iloczyn liczb w tych dwóch polach musi być równy 12, no to wiadomo, że tu musi być 3 i 4, prawda? Bo to są jedyne liczby od 1 do 4, których iloczyn daje 12. Przepraszam, muszę wypuścić kota na balkon. Już. No i tak dalej, i tak dalej. Tu na przykład 9 plus oznacza, że suma tych trzech pól musi być równa 9. No i co my tu możemy powiedzieć? A, właśnie, to co jest ważne, to to, że w każdym kolejnym ruchu jest co najmniej jedna możliwość wpisania kolejnej liczby bez zgadywania, tylko i wyłącznie na podstawie logiki, logicznego myślenia. Dlatego to jest takie fajne. To znaczy... znalezienia takiego pola, którego wartość wynika dokładnie z tego, co tu mamy. No i tu możemy coś od razu zobaczyć, no bo popatrzcie, jeżeli tu w tych dwóch polach ma być 12, to i musi być 3 i 4, to znaczy nie wiemy, gdzie co jest, ale 3 i 4 to musi być. Tu na górze jest jedynka, no to to znaczy, że tu na dole musi być dwójka. Prawda? Teraz, jak to jest? Jeżeli tu jest 3 i mamy podzielić dwie liczby tak, żeby wynik był równy 3, no to możemy podzielić tylko 3 przez 1, ale jedynki nie możemy tu wpisać, dlatego że ona już jest tutaj, a w każdym wierszu może występować dana liczba tylko raz, czyli jedynka musi być tu. No ale jedynka, jeśli jest tu, to tu musi być czwórka, dobrze myślę? To znaczy, tu musi być trójka, tak? No to wynika zarówno z tego, której liczby brakowało w tym wierszu, jak i z tego, że suma musi być równa 9. No dobrze, coś nam to mówi o tym. 3 razy 4
Nie, chyba nie mówi. No ale 24 za to, to jest ile? Dwa razy 12, tak? Dwa razy 12, a 12 to jest 4 razy 3. No więc trójki tu być nie może. Czyli trójka musi być tu. Tak. Jeżeli teraz trójka jest tutaj, a tu musi być 12, czyli właśnie 4 razy 3, bo tu chcemy mieć 2 razy 4 razy 3, tak? No to tu musi być czwórka, a tu musi być trójka. Tak, no bo już zostało tylko jedno pole, jakby, tak? No dobrze, to tu mamy 2, 3, czyli tutaj w tych dwóch polach zostało 4 i 1. Z tym, że tu jest 8, 8 to jest 4. A, tu mamy jeszcze oczywiście coś, co możemy wpisać, dlatego że tu musi być dwójka. Tak? Znowu ze względu na to pole. No dobrze, no to tu możemy już zrobić wszystko, dlatego że w takim razie 24, trójkę już mamy, zostało 8, tak? 8 to jest 2 razy 4, ale dwójki tu być nie może, czyli tu musi być czwórka, czyli dwójka tu musi być tu, ale w takim razie tu musi być czwórka. No i została tutaj jedynka, tak? Jak widać, sytuacja jest jednoznaczna i mamy dobrze rozwiązane zadanie. No i teraz można sobie szukać innych plansz. Jak sobie tutaj klikniemy na tą typową taką ikonkę narzędzia, to pojawi się plansza, na której możemy wybrać liczbę wierszy i kolumn. No, zostajemy przy planszach 4x4, poziom trudności i które z tych, w każdym poziomie trudności przygotowane są cztery różne plansze, która z plansz z rzędu. No to możemy sobie wybrać teraz najtrudniejszą planszę, ale za to z pierwszego, pierwszą planszę z serii najtrudniejszych, bo trudność tych plansz rośnie także z ich numerem w ramach każdego takiego zestawu. No i wybieramy, że to się ma pojawić w tym aktualnym oknie i patrzymy, co tutaj dostaniemy. Dobrze, tu jest tylko jedynka do wpisania i teraz zastanówmy się, co tutaj widzimy. No 8 to musi być 4 razy 2 razy 1, tak? Czyli tu musi być trójka, żeby w tym zmieściło się. W takim razie podzielić przez wynik dzielenia musi być 2, to musi być 4 i 2. To na razie nic nam nie mówi. 3 minus to musi być 4 minus 1, ale to też na razie nam nic nie mówi. 4 plus to jest 1 i 3, tak? 1 dodać 3. Dobrze mówię? Tylko 1 dodać 3 daje 4, tak? Tak, bo 2 tu musiałbyś dodać 2. Dobrze. No ale to trójki tu być nie może, czyli tu musi być jedynka, a tu w takim razie będzie trójka. No dobrze. Jeszcze raz powiedzieliśmy, to tu musi być 4 razy 2 razy 1. No jedynki tu być nie może, ale nie wiemy na razie, co może być dalej. 24 to jest 3 razy 8, czyli tu musi być 4 lub 2. A 3 minus musi być 4 minus 1. No więc tak, gdyby tu była czwórka, to tu musiałaby być dwójka. No więc czwórki tu nie może być.
tak? Bo tu potrzebujemy 4 i 1, czyli tu nie może być czwórki, bo nie ma miejsca na dwójkę w tym polu. Czyli czwórka musi być tutaj. No to w takim razie tu będzie dwójka, a tu będzie jedynka. Nie, tu będzie czwórka, przepraszam. No a tu jedynka. Jeżeli tak, to tu będzie dwójka. A tu trójka, tak? To już to wiemy. Czy to może nam w czymś pomóc? 8, 4 na 2 to jest 4. To tu gdzieś musi być czwórka i gdzieś jedynka, tak? Jedynki nie może być tutaj. Czyli tu musi być czwórka. Jedynki nie może być tutaj, bo tu jest jedynka. W tej kolumnie byłyby dwie jedynki. No a w takim razie tu musi być jedynka, tak? No to patrzymy dalej. Tu musi być 18. Na 3 to jest 6, czyli musimy jeszcze 2 razy 3 zapisać. No trójki nie może być tutaj, bo by były dwie trójki w jednej kolumnie, czyli tu musi być dwójka, tu musi być trójka. No jeżeli tak, to tu jest dwójka, a tu jest czwórka. No i wszystko się zgadza. Zobaczymy, czy jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się wam to Maddoku podobało. Link prześlę wam razem z projektem.